Cześć, szczęść Boże, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj w tym filmiku chciałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mówimy świadectwa? Dlaczego właśnie dzielimy się różnymi sytuacjami, które doświadczamy właśnie obecności Pana Boga w naszym życiu? Na pewno dzielimy się i mówimy o tym, co Bóg dokonał w naszym życiu z wdzięczności serca, bo kiedy nasze serce jest wdzięczne, to chcemy się tym dzielić. Jeśli ktoś z nas doświadczył obecności Bożej, miłości, jakiegoś cudu, może nawrócenia, uzdrowienia wewnętrznego czy uzdrowienia ciała, to właśnie mówimy o tym i dzielimy się o tym. Wybrałem fragment Słowa Bożego. To jest pierwszy list świętego Jana Apostoła, 3 rozdział, 1 wers. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Słowo Boże nam mówi, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I w innym miejscu też świętego Jana jest taki wers, że poprzez przyjęcie Słowa Bożego doznajemy mocy Bożej i stajemy się właśnie też dziećmi Bożymi. Kochani, jesteśmy umiłowani dla naszego Taty w niebie, Boga Ojca. Bracie i siostro, jesteśmy umiłowanymi synami, umiłowanymi córkami, wybranymi, stworzonymi na obraz i podobieństwo Pana Boga. I to właśnie w Bogu możemy dokonywać czynów pełnych mocy. To właśnie z Nim możemy przenosić góry. To właśnie ufając w Jego moc, w Jego łaskę możemy dokonywać czynów po ludzku niemożliwych. Wiele razy na modlitwie modliłem się: Panie, chcę Ci służyć, chcę być Twoim sługą, posługuj się mną tak jak chcesz, na tyle jestem godny. I to jest piękne i na pewno wielu z Was w podobny sposób się modli, ale jakiś czas temu zrozumiałem, że Bóg nie chce, żebym był tylko Jego sługą. Bo w innym miejscu w Słowie Bożym jest napisane, że sługa nie wie, co czyni jego Pan. Bóg chce, żebyśmy byli Jego przyjaciółmi, a mało tego, jesteśmy Jego synami i córkami. Synami Króla i córkami Króla. To jest w ogóle coś niesamowitego, jeśli uświadomimy sobie i przyjmiemy to dziedzictwo, to usynowienie takie Królestwa Bożego, Boga Ojca, to doświadczymy wielkiej łaski, takiej pewności poruszania się właśnie też w modlitwie, ale i nie tylko. Wyobraźmy sobie małego chłopca, który ma tatę i jak wiadomo, dla każdego dziecka jest, tata jest kimś ważnym w życiu, bo wprowadza go w świat, pokazuje mu, uczy go, bawi się z nim, zabiera go tu i tam. I teraz taki chłopiec, kiedy dorasta, idzie do przedszkola czy do szkoły, to opowiada swoim kolegom wszem i wobec, że mój tata to bawi się ze mną tak, mój tata zrobił mi to, mój tata zabrał mnie tu i tam. I jest dumny ze swojego taty. I myślę, że to niesamowicie może się przełożyć właśnie na tą relację dla nas dorosłych, też na tą relację duchową z Bogiem Ojcem, z naszym tatą w niebie. Także, kochani, jesteśmy synami, córkami Króla. Króla Wszechświata, Króla, który stworzył wszystko i nas. Niech będzie uwielbiony Bóg Trójcy. Pozdrawiam Was dzisiaj serdecznie. Tym właśnie chciałem się z Wami podzielić. Cześć.